niedługo kolega na grupie facebookowej, nie pamiętam kto, podrzucił taki temat, że na AliExpress jest właśnie taki filterek z obudową, zobacz, do A4B8. Na początku myślałem, że tego w ogóle nie mam. Nie pamiętam, jak to rozbierałem, przecież tutaj czyściłem. Zamówiłem, 2 tygodnie przyjechało. Wykonanie? Jak cię mogę? Od razu urwałem tej zaczepy. Od razu urwałem zaczepy, żeby nie było, ale to jest moja wina. Ale one i tak się ledwo trzymały. Tak naprawdę jedno podejście tutaj i jeden to od razu się łamał. Więc klej dwuskładnikowy. Zobacz, z blaszki stosowne uchwyty. I wjeżdża to perfekcyjnie. Pstryk, pstryk. Tutaj pasuje też dobrze. Raz, dwa. I nie ma opcji, żeby to wyleciało. Tu siedzi ciasno, tu siedzi ciasno. Tu jest do wymiany filtra. Rewelacja. Teraz tylko zamówię filtry. I rzeczywiście tu było dużo kurzu. Teraz będzie go zdecydowanie mniej. Rewelacja. Jeszcze raz dziękuję koledze. Nie pamiętam. Kurczę, jaki nick. Wrzucę. Może wrzucę, kurczę, jak sobie, jak znajdę ten temat, jeżeli chodzi o ten filterek. Rewelacyjna sprawa. Koszt? Nie pamiętam, ale to było jakieś śmieszne. 40 zł z wysyłką chyba? Chyba tak. Czy 50? Nie pamiętam. Śmieszne pieniądze. Teraz tylko będę kupował filterki. Myślę, że 3 sztuki, raz do roku wymiana, może 2 razy. Zobaczymy. Zresztą przy wymianie oleju będę to robił. Cześć!